Gorset, który już sam w sobie jest biżuterią, więc nie muszę dobierać do tej stylizacji specjalnej biżuterii. Chodzi taka piękna, odważna kobieta. Właśnie. Tak. Świetny gorset, no i kapelusz. Ale ten gorset jest po prostu... Ach. Jezu, jak on jest ładny. Ale uśmiech od ucha do ucha u gości cały ale czas. Ale u ciebie też. Ta dziewczyna naprawdę przestaje się bać. W bardzo krótkim czasie, ale jest taka metamorfoza już. Jest. Że brakuje słów. Wiem, że jestem fajna. Nie jestem chyba fajna, jestem fajna. Jeszcze kolejna stylizacja. To co, ja uciekam? Zmroka, tak, co? Dokładnie, dokładnie. Urocza jesteś, ty w jedną, ja w drugą. Dobrze. Zacznę od kolorów. O, ale to jest bardzo fajne. Tego przydałby się, tym razem mamy spódnicę, mamy spodnie. Przydałby się kombinezon albo body. O, mam. Naszyjnik, i buciki. Nie jestem przekonana do kolorów neonowych na co dzień, ale na scenie one naprawdę świetnie się sprawdzają. Uśmiech, bo jest bomba. Ja obiecuję sobie, że nigdy więcej nie założę płaskich butów na scenę. Nigdy. Już nigdy więcej nie będę taką małą dziewczynką. Mała dziewczynka zamienia się w kobietę. To jest świetna stylizacja. To mi się chyba najbardziej podoba. Mi jest bomba, bo jest super kurtka, którą mogę zdjąć. Cuda, teraz się chcę rozbierać. Zobacz, co zrobiłaś. Jestem pewna, że teraz już będę potrafiła być sexy. Piersi ci trochę spłaszczyło, tak jakby było jebać. Co ty gadasz za głupoty? Nie zawsze to musi być takie pod samymi zębami, no, ten biust. A tutaj sobie ładna jest linia. Pięknie. Mi aż głos się załamuje już tak powoli. Nie? Jeszcze jakby ze dwie stylizacje były, to już bym tu płakał. I ona naprawdę w tych stylizacjach nie wygląda gorzej niż niejedna wokalistka w naszym kraju, która jest znana i wydała już parę płyt.